te zbożowe zawożą po prostu mąkę i tam się mieli, i potem mąka trafia do sklepów i tak naprawdę kupuje się mąkę ze sklepów. Kiedyś ludzie, słuchajcie sobie, najpierw jak było po prostu, mieli zboże i trzeba było sobie zmielić takie zboże na kaszę albo na mąkę, to wozili takiego młynarza. I kiedyś, słuchajcie, we wszystkich wsiach, w których mieszkacie, były takie wiatraki. I po prostu rolnik przywoził na przykład 20 worków zboża. I z tego na przykład te 20 worków zboża to na przykład była tona zboża. I z tego było, na przykład wychodziło, powiedzmy, ileś tam kilogramów mąki. I trzeba było się podzielić z młynarzem, bo młynarz wtedy oddawał z tej tony zboża na przykład tyle i tyle kilogramów mąki, tyle i tyle gramów kaszy, a resztę zabierał dla siebie jako opłatę. Chyba że ktoś miał po prostu pieniądze, to wtedy płacił za mielenie i całość otrzymywał z powrotem. Zobaczcie, taki wiatrak wtedy mielił i ci ludzie, młynarze, byli bardzo z reguły zamożnymi po prostu ludźmi, bo całe wioski, ten cały wiatrak obracał się, słuchajcie, w tamtą stronę, żeby po prostu wiatr poruszał jego właśnie ramiona. I zobaczcie, te ramiona były bardzo długie, one miały takie deszczułki, prawdopodobnie tutaj była tkanina, która po prostu działała tak jak żagiel. I ten cały wiatr, słuchajcie, obracał właśnie całe to koło, tam taką belkę. Tam każdy musi trochę pokręcić. Słuchajcie, tam jak do środka się tam zobaczycie sobie przez tamte deski, to zobaczycie jeszcze właśnie resztki tej maszyny, która mieliła zboże. Widziałem, ja też widziałem. Tędy się wchodziło i tam jest pokład główny, gdzie po prostu pan młynarz kontrolował cały proces mielenia zboża. Jaki wydajny był? Wiesz, to ja nie wiem ile to jest. Weź tam worków dziennie mógł spokojnie zmielić. To były żarna. Kamerę, dobra. Tak. Dobry młynarz, czy mogę dla ciebie pracować? Tak, akurat potrzebuję pomocnika. Jeden mi nie potrzebuje mnie do zwolnienia. Proszę, pomóż kręcić. Poproszę jeden korek mąki. Idź, zapatruj. Ja ci pomogę. Dziękuję, ile zapłacić? 100 złotych. Ja. To jest dobrze. Tak, to jest dobrze. Ja wiem, jak to ma być. Worek mąki i zapłacić. Czemu są te dwie pieski tak samo w górę? Bo ciężkie mi to było pracy, możemy iść odpocząć. Ale tutaj, całkiem nie żałuję. Jeden worek kaszy. Nie, pewnego dnia nie ma kaszy. Musisz poczekać, albo jedź do domu. To pojadę i zaraz wrócę. No to ja. Ja mogę powiedzieć. Konie? Ale głośno powiedzieć. Przychodzi... Nie, ja nie chcę. Przychodzi biedak do młynarza. Ja mogę. To krzykniesz. Nie, no jak tak powiesz. Przychodzi biedak. Przychodzi biedak do młynarza. Tyle? Dobrze, starczy. Idź zapytaj się. Dlaczego nie cały? Bo nie mam tyle kasy. Dobrze. Wypakuj pół worka. Chyba dać radę sobie. Proszę pieniądze. Za mało. Nie ma. Kasę też czy mąkę? Ścigać go! Pewnego dnia przychodzi biedak do młynarza. Czy by pan mi mógł dać trochę ziarna? Głośniej! Czy by pan mi mógł dać trochę ziarna, bo nie stać mnie, aby kupić?
Nie, nie mogę, bo ja z tego wszystkiego się rozliczam. Proszę, tylko kilka garstek. Nie, naprawdę nie mogę. Proszę. No dobra, ale więc muszę mi opowiedzieć to wszystko. Dzięki wielkości człowieku. A co mam robić? Będziesz mi pomagał w noszeniu mąki. Dzięki wielkości człowieku. Chociaż moje dzieci będą miały co jeść. Brawo.